Pierwsze zapowiedzi mówiły o uruchomieniu kina w Końskich w Nowym Koneckim Centrum Kultury jeszcze w minione lato. Budynek jednak w tym czasie nie został ukończony, wciąż nie ma on ostatecznych odbiorów. Na dodatek gmina i Dom Kultury bardzo długo szukały wykonawcy projektu tej inwestycji. Firma, która zajmuje się projektowaniem, robi to już od wakacji. Władze gminy Końskie zapewniają jednak, że ten etap tworzenia się nowego kina w Końskich zmierza ku końcowi. Kończą się prace nad dokumentacją techniczną, która została jakby odrębnie zlecona ze względu na to, że to ma być coś, co będzie sercem budynku i sercem pewnie przyszłego Centrum Kultury. A jeżeli chodzi o tego typu budynki, budowla, zwłaszcza wyposażenie dotyczące i możliwości projekcji, wygłuszenia i sposobu nagłośnienia, to są rzeczy, które bardzo szybko ulegają zmianom, unowocześnieniom. Tutaj chcieliśmy mieć projekt prosto spod igły, a więc zawierający propozycje możliwie najbardziej nowoczesnych rozwiązań. Kolejny etap to zakup i montaż urządzeń kinowych. Zdaniem włodarzy może on się zamknąć w zaledwie miesiąc. Jednak nie wiadomo, kiedy tak naprawdę na dobre się rozpocznie. Przypomnijmy, że kino ulokowane będzie w sali gimnastycznej dawnego gimnazjum. Obecnie pomieszczenie to jest w stanie surowym i zupełnie nie przypomina sali widowiskowej czy kinowej. Docelowo ma się tam znaleźć około 100 wygodnych foteli, scena, ekran i profesjonalne nagłośnienie. Czekamy!